Zimno! Mróz. Widzę to po szybach. Całe w brylantach. Ba, gdyby tak naprawdę, można by spieniężyć. Dziwna natura, tak stale pragnąć coś, czego się nie posiada. Naturalnie. Jak się miewasz, siostrzyczko? Dziękuję, jestem zdrowa. A jak tam w redakcji? Nic nowego. Sama sieczka. Ciężar takiej bezproduktywnej pracy wyniszcza mnie. Nie ma bezproduktywnej pracy. Masz dziwne upodobanie przeczyć mi ciągle. No trudno, musisz się przyzwyczaić, że i ja, kobieta, mam swoje zdanie. Jesteś feministką. Nie mów o tym, czego nie rozumiesz. Daruj mi. Pisałem niedawno cały artykuł w kwestii feminizmu. Można pisać artykuł i dalej nie rozumieć tematu, o którym się pisze. Czy chcesz, bym sobie poszedł? Cóż znowu? Elka by mi tego nigdy nie wybaczyła. Ty mnie nie lubisz, Julio. A wolałbym, żebyś mnie lubiła. Postaraj się o to. Zdaje mi się, że próżne byłyby moje starania. Ty w ogóle nie potrafisz nikogo ani kochać, ani nienawidzieć. Za mało masz temperamentu, Julko. Za mało temperamentu. Dla mnie wystarczy. Wiesz, jak patrzę na ciebie i na Elkę, jak was dręczy ten temperament. To wolę moją zimną krew. Żałuję twego męża. Jeżeli w ogóle pójdziesz za mąż. Ja przede wszystkim nigdy nie wyjdę za mąż. Mam o tym wyrobione zdanie. Teorie? Przykłady? Daj spojrzeć na ciebie. Zapomniałem na chwilę o mojej obroży. Tak, masz rację, małżeństwo często jest porażką. Mimo to jednak... Chcesz się żenić z Elką? To będzie zupełnie co innego. Tak sądzisz? A jakże stoją twoje sprawy? Źle. Nie ma żadnych punktów do rozwodu. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie przekroczyłem granic dozwolonych narzeczonym z Elką. Wszak o tym nie wątpisz, Julio. Rada bym była, żebyś mnie uwolnił od podobnych zwierzeń. O proszę. Ty żyjesz w abstrakcjach, twój świat kończy się na izm. Feminizm? Socjalizm? Pragniesz czekać na Elkę? Chciałem ci tylko powiedzieć, że nie powinnaś być taką, jaką jesteś. To cię doprowadzi do czegoś złego. Zostaniesz nałogową działaczką, a to najfatalniejsze. Najfatalniejsze to jest być niczym. Zerem. No albo takim przeciętnym. Do jakich mnie zaliczasz? Do tych przeciętnych. Dlatego, że twoich czerwonych nie podzielam poglądów? Dlatego, że jesteś bezbarwnym. Dobrze mi z tym. Zapewne. W każdej redakcji chętnie cię wezmą. Przyznaj... Nie jesteś skompromitowany. Przyznaj jednak, że chcielibyście mnie mieć w tej swojej partii. Jestem sprytny, inteligentny. Twój spryt i inteligencja na nic by nam się nie przydała. To musi być na czymś więcej oparte. Na czym? Na sile charakteru, na równowadze moralnej, na zupełnym braku chwiejności w dążeniach i oczekiwaniach. Zdaje mi się, że ja chwiejny nie jestem. No, mam wręcz przeciwne dowody. Czy mówisz o moim rozstaniu się z żoną? Ależ to jest objaw czysto uczuciowy. Mylisz się. Człowiek to musi być całością i wszystkie jego uczynki wiążą się ze sobą. A więc po prostu czynisz mi zarzut, iż będąc żonatym pokochałem twoją siostrę. Nie, ale żeś nie miał siły charakteru tą miłość sobie stłumić. Sądzisz jak ślepy o kolorach. Nawet nie wiesz, czym jest serce. Każdy ma serce, jakie sobie wychował. Jakie sobie wychował? Moja droga, serce wpierw nas się budzi niż rozum, a więc serce wychowuje rozum. U ciebie jednak wszystko jest na opak. U ciebie najpierw wzbudził się rozum. Wzbudził się. I ten wychował serce. Dlatego ja w uczuciach to rządzę się rozumem. A ja zmysłami. A ty zmysłami. I pamiętaj, że to, co bierzesz za uczucie w tej chwili, to tylko pragnienie zmysłów.
nic więcej. Czyli według ciebie ja jestem jeszcze w tym pierwszym stadium, tak? Ani serca, ani rozumu. Nic, tylko zmysły. Takie jest moje przekonanie. Jest błędne. Być może. Co to jest takiego? To mój dzisiejszy wykład. Czy można przejrzeć? A co taka posucha w gazecie? Rzeczywiście, chciałem zrobić małą zmiankę. Byłbyś mi tym zrobił wielką przykrość. Julio, jesteś za dumną w swojej skromności. Wiesz, ja ci kiedy figla zrobię, ogłoszę z tobą interview. Nie zrobisz tego. Dlaczego? Bo cię znienawidzę. Dobrze, że choć wiem, jak nienawiść w tobie wzbudzić. Ty się lepiej nie staraj wzbudzić we mnie nic dla siebie. Tak będzie bezpieczniej. Elka. Wreszcie! Stęsknił się. Stęskniła się? Oj, mój ty. O, moja ty. Julka, czemu ty tak na nas patrzysz? Jej profesorska mość bada termometrem swego rozumu stopień ciepła na szczęście. Frazes długi, źle złożony i fałszywy. Serce tu nie ma nic do czynienia. Znowu? Zawsze. Kochasz? Kocham. Jak mocno? Z całego serca. Ja także. Cicho. Starsza filozofuje. Na temat społeczny. Nie przeszkadzajmy. Pocałuj. Julka, ja wiem, przeszkadzamy ci. Oj, ty moja biedna starsza. Boże, jaka ty jesteś zimna. Julka, no nie patrz tak na mnie. Pozwól mi być szczęśliwą. Elko, zostaw Julkę w spokoju, niech sobie pracuje. Chodź do mnie. Karol, ja mam sposób. Julka, chodź. Zostawisz nas teraz samych i będziesz mogła pracować w spokoju. No co tak w troskliwości o mój spokój? Oj, jaka ty niedobra jesteś. Właśnie. No chodź tu blisko. Mój drogi. Nie mów mi teraz złej nowiny. Pozwól mi się cieszyć tobą i twoją pieszczotą. Jakżeś ty zbladła. Ja? Nie zważaj na to. Tak mi dziwnie. Coraz dziwniej, gdy jestem przy tobie. Błogo mi. A zarazem ta błogość ból mi sprawia. Cierpię, ale jestem taka szczęśliwa. Boże, jakie to jest dziwne uczucie. Karu, dlaczego ty mnie nie całujesz? Elko? Droga Elko, muszę ci powiedzieć coś, co cię zasmuci. Zgaduję. Znowu zwłoka. Tylko zwłoka. Nic innego. To jest zła, zła kobieta. Czego ona od nas chce? Tak nas dręczy i trzyma na uwięzi. Czy ona nie rozumie, że ty nigdy do niej nie wrócisz? Boże, ona nie ma serca. Powiedziałaś prawdę. Ona nie ma serca i to jej cała wina. Karol, ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ty się z nią ożeniłeś? Tyle razy ci to tłumaczyłem. No tak, ale ja tego nigdy pojąć nie mogłam. No ty, taki rozumny, taki wielki, no i żenić się z taką lalą? Zaślepił mnie mój artyzm. Ja tego nie rozumiem. Nina, znaczy ona, zawsze była taka śliczna, taka kształtna. Taką miała buzię. Napatrzeć się na nią nie mogłem. Było w niej coś z primavery Botticellego ubranej w teraźniejsze szaty. Karol, ja jedno tylko wiem.
Ona była piękna i pięknie ubrana. Tak? Ona była tylko piękna i tylko pięknie ubrana. To chyba za mało. A jednak wystarczyło, żeby się pokochał. Nie, to wystarczyło, żebym przestał ją kochać. Co się stało? Nic. Smutno mi. Czy powiedziałem coś takiego, co ci smutek sprawia? No tamta była piękna i pięknie ubrana. A ja jestem prawie brzydka i mam takie skromne sukienki. Ależ ty jesteś moją najpiękniejszą, najdroższą dziewczynką, rozumiesz? Pamiętasz ten zimowy wieczór, co? Jak cię śnieg opadł całą i wyglądałaś jak aniołek? A mnie wtedy brakowało serca. I ty mnie tak jakoś nie odrzuciłaś i dobrze zrobiłaś. No tak, Karol, ale jaką ja ci się muszę po tamtej wydawać? Tutaj jest tak nędznie i ja taka biedna. Tu? Ależ to dla mnie pałac. Ja się tej 6 godziny doczekać nie mogę. Zrozum, Alko, wasz dom cichy i ciepły jak oaza, do której śpieszę. Tu czuć serce kobiece. Serce kobiece. Ja tylko tego od ciebie wymagam. Tego, co serce dać może. Tam wszystko było za nowe, za ładne. Zimno było wiecznie. A ja cóż, ja jestem mężczyzną i potrzebuję czuć wokół siebie atmosferę ciepła. Tam byłem gościem, niczym więcej. Słuchaj, ile minęło czasu, od kiedyś poznał swoją żonę do czasu waszego ślubu? 3 miesiące. No mówisz mi, że masz spryt. Pewno masz też i zmysł obserwacyjny. Powinieneś ją był dłużej obserwować. Zaślepił mnie Botticelli. Twoja wtedy wina. A no nie, no wiecie co, moja tędy wina, że się taka lalka zamaskowała? A żądałeś od niej jakiego dowodu, że ma serce? Poszła za mnie. Może ją co zaślepiło? Pewnie nie Botticelli, bo tobie do primawery daleko. Ale stanowisko współredaktora mogło ją zaślepić. I ten pewien szyk, który posiadasz. Julka, przecież ty jej bronisz! Broń Boże, ja bronię tylko kobiety przed zarzutami mężczyzny. Mówię ogólnie. Idę się ubierać. Zastanę cię tu jeszcze, Karolu? Muszę jeszcze dziś być w redakcji. Być może jednak później wrócę. No więc, do widzenia. Odetchnąłem. Dlatego, że Julka wyszła? Ona mnie męczy. Mnie także. Ale jednocześnie to mi tak imponuje. Ona tyle umie. Ciągle po nocach siedzi i czyta. Ją rodzice kształcili mnie, to już nie. Mówili, że jestem za tępa i na mnie szkoda pieniędzy. Ale mama nieboszczka mówiła, że jak będę ładna, to dobrze wyjdę za mąż. Mówiła, że jestem stworzona do bycia żoną i matką. Bo jesteś? Ja dopiero potem tak zbrzydłam. No, ależ ty jesteś śliczna. Naprawdę? Naprawdę? No to... to daj słowo honoru. Bo jak mężczyzna daje słowo honoru, to nie kłamie, prawda? Prawda. Więc... daj ci słowo honoru. Że kocham cię nad życie. I wydajesz mi się najpiękniejszą istotą na świecie. Taką, jak ty to powiedziałeś? Taka pri, pri. Widzisz, jestem taka głupia, że nawet powtórzyć nie potrafię. Taka primavera. Taka wiosna, przy której serce odżywa. Ty, moja droga, potrafisz roztoczyć tak serdeczne ciepło. Karol. Pójdę już stąd, Elko. Teraz? Pójdę pisać do redakcji. Sobotni numer musi być lepiej zredagowany. No, Karol. No. Bądź zdrowa, jedyna malutka moja. Może jeszcze zajrzysz? No przyjdź. Julka dzisiaj późno wraca. Cóż, kiedy was po 10 przyjść nie można. Aj tam. Muszę jeszcze tyle pisać.
Gdybym miał rozwód i był twoim mężem, pisałbym o tu, w domu. Miałbym takie biurko. Taki fotel. I pisałbym przy tobie spokojnie i cicho. Zrozum, Elko. Ja jestem człowiek serca, rozumiesz? Serce przede wszystkim. No, bądź zdrowa, daj mi usta na pożegnanie. A co ty tam robisz przy oknie? Duszno mi gorąco. Muszę zaczerpnąć powietrza. Nie ochłodzisz się. Zaziębisz się tylko. Boże, Julka. Kiedy to się wszystko skończy? No, od was tylko zależy. Słyszałaś przecież, że jego żona nie chce się zgodzić na rozwód. A więc się rozstańcie. Julka, coś ty powiedziała? My rozstać się? Boże, czyż my możemy żyć bez siebie? Ty nie wiem, ale że on bez ciebie żyć może, to więcej niż pewne. Zazdrość przez ciebie mówi, nic więcej. Tak sądzisz? Tak. Nie widziałaś, jak mnie całował. Jak mi mówił, że ja mu serce daję i spokój. To nie jest miłość. Zła! Zła jesteś! Dlaczego ty mnie w ogóle doprowadzasz do tego? Czy ty nie widzisz, co się ze mną dzieje? Przecież ja chodzę jak w gorączce. Kiedy go nie ma, ja ciągle czekam. Kiedy przychodzi... Julka, jestem taka nieszczęśliwa. No wierzę ci, że jesteś nieszczęśliwa. Wiesz, ja za wszelką cenę nie chciałabym wrócić do tego, co było. Mnie się zdaje, że kiedyś spałam. Że się ocknęłam. I ja dopiero teraz żyję. Która godzina? Zajmij się czym. Masz książki? Czytaj. Nie mogę. Nie mogę. Zresztą ja dziś zrobiłam coś bardzo stanowczego. Coś ty takiego zrobiła? Nic tak wielce głupiego. Ty myślisz, że już jestem taka głupia, że na nic mądrego mnie nie stać. Ale kto wie, na co ja się mogę zdobyć w obronie naszego szczęścia? No obawiam się, żebyś właśnie w obronie własnego szczęścia nie zniszczyła go po prostu. Otóż nie. Tak mi dzisiaj przyszło do głowy. Ale powiem ci, tak mnie dusi ta tajemnica. Ty wiesz, ja do niej napisałam. Do jego żony? Mhm. Oszalałaś. Tak. Napisałam jej wszystko. Że on tylko mnie kocha, że on nigdy do niej nie wróci i lepiej, żeby ona w sądzie zeznała tak, jak on każe. Za bardzo jej nie prosiłam, bo mam te ambicje. Koleżanki z biura powiedziały, że świetnie napisane. No, ja byłabym ci ten list odradziła. A pewnie. Dlatego też ja wolałam ci nic o tym nie mówić. Julka, co ty chcesz? Ja jestem szczerą i prostą dziewczyną. I kieruję się w życiu sercem. Tak mi Karol mówi i za to mnie kocha. Za co cię Karol kocha, to ty się dowiesz trochę później. Co zaś do twojego listu, to nie wiem, jaki będzie jego skutek. Przeczucie mi mówi, że będzie bardzo, bardzo dobry. Na mnie rozum mówi, że będzie zły. Kto to może być? Czyżby mój Karol? Karol w redakcji. To ktoś obcy. Julka, to ty idź. Ja się czegoś boję. No, jak to twoje nieszczęście, to no cię i tak znajdzie. Proszę, racz pani wejść. Czy pani Koreckie? Tak. A która jest młodsza? Pani daruje. Siostra jest chora, ma gorączkę. Idź połóż się, Elko. Ja sama się z panią rozmówię. A więc to tamta.
Tak, to tamta. Siostra pani odważniejszą jest pisząc list niż w rzeczywistości. Siostra moja jest jeszcze dzieckiem. Nie umie dać sobie rady wobec tragedii, w którą ją los postawił. Ładne dziecko. Romans żonaty mi nawiązywać potrafi. Milcz pani. Przyszłaś tu po to, żeby nas obrażać? Przyszłam po to, by wam ustnie odpowiedzieć na to szkolne wypracowanie, które mi posłaniec wręczył. Nie bawię się w kompromitujące pisaniny, zwłaszcza gdy nie wiem, w jakiego rodzaju ręce mój list trafi. Przyszłaś pani, bo sądziłaś, że zastaniesz tu swego męża i że będziesz mogła mu zrobić scenę. Czy się mylę? Jakim prawem mnie pani badasz? Czy się mylę? Jakim prawem? Bardzo pani jesteś nerwowa, może pani spocznie. Wody? Proszę. No, ile widzę, jesteś pani kłębowiskiem nerwów. W istocie, jestem bardzo nerwowa. No nic więc dziwnego, że przyszłaś tu pani za popędem nerwów, nie licząc się z tym, jakie będą z tego konsekwencje. Ja dość długo byłam cierpliwą. I przyznasz pani, że nie zwracałam się do pani, choć miałam prawo czuć się dotkniętą waszym postępowaniem. Panowałam, o ile mogłam, nad swoimi nerwami i mówiłam sobie, ha, to przelotna miłostka. Co tam taka? Przepraszam panią. Proszę mówić. Siostra pani swym listem wprowadziła mnie w stan takiego rozdrażnienia, że był u mnie dwukrotnie lekarz i uspokoić mnie nie mógł. A więc sądząc, że to przelotna miłostka, czekałam. Tymczasem z listu pani siostry wynika, że to na coś innego się zanosi. Siostra pani rości sobie jakieś pretensje, żąda, ażebym ja rozwód popierała. Tego aż nadto. Ja mam prawo do Karola. Prawo, które nadało mi z nim małżeństwo. I nie ustąpię. Tylko spokojnie. Inaczej nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Pani tu stale mówi o swoim mężu, no ale Karol nie jest już pani mężem. Jak to? Rozwód przecie nie dany. I danym nigdy nie będzie. Rozwód formalny. Ale w rzeczywistości, kiedy mąż pani odszedł od niej, duchowo i fizycznie przestałaś być jego żoną. I wtedy on poznał moją siostrę i zaczął bywać u nas w domu. Gdyby nie ona, byłby do mnie powrócił. Mylisz się, pani. Karol by do pani nigdy nie wrócił. Skąd pani możesz wiedzieć o tym? Mniejsza o to. Dość, że wiem. Posłuchaj mnie, pani, teraz uważnie. Może po raz pierwszy w życiu jakaś druga kobieta ośmieli ci się powiedzieć prawdę. Ty grałaś na zmysłach swego męża. No i wszystko jest w tobie tak stworzone, żeby grać na zmysłach. Twoja postać, głos, ruchy, spojrzenie, to wszystko szarpie nerwowo. Mężczyzna bierze to za miłość. Niech pani mówi dalej. No ale ludzie przywykają łatwo. Tak do środków uspokajających. Jak i podniecających. Mąż pani przywykł do pani i przestałaś na nim robić wrażenie. Dlaczegoż to ja miałam o to się starać? To on powinien starać się mnie przywiązać do siebie. Jeśli się jest egoistką, to lepiej z mężczyznami nie zaczynać i trzymać się od nich z daleka. Ja jestem egoistką. I dlatego zostanę starą panną. Ale nie o to idzie. Ja chcę panią przekonać, że mężowi w domu było źle. Jemu w domu było zimno. Sam o tym mówił. Zimno. Nie mogłam kazać wpalić piecach dwa razy dziennie. Od tego cera się psuje. Ja i on myśleliśmy o innym cieple. Nie o paleniu w piecach. A, to wszystko dobre w książkach. Zresztą chyba nie siostra pani może go otoczyć tą wyższością umysłową. Dość przeczytać jej list.
Do siostry mej to ciągnie go co innego. Ciekawa jestem, co takiego? Brzydka? Ordynarna? Nie denerwuj się, pani. Tak, brzydka. Zresztą, jakim prawem pani mi mówisz te impertynencje? To ja przyszłam was sądzić, was oskarżać. Tymczasem pani mnie czynisz winną? Stawiasz na pręgierzu? Za dużą krzywdę mi robić chcecie, ale nie doczekacie się. Ja na rozwód się nie zgodzę. Nigdy, nigdy! Należałoby słowo nigdy całkowicie wykluczyć z ludzkiej mowy. Pani ośmielasz się drwić ze mnie? Broń Boże. Ja jestem tylko spokojna i to moja wyższość nad panią. Pani na wyższość? Tego tylko brakuje. Ja w ogóle nie wiem, po co ja to z panią mówię. Żeby dać ulgę swoim nerwom. Wszystko jedno. Zapowiadam jednak, że zgody mej na rozwód nie uzyskacie. Wy możecie sobie robić, co wam się podoba. A my nic nie będziemy robić. My będziemy czekać. I nie doczekacie się nigdy. Jesteś pani impertynencka. Bądź pani zdrowa. Pozwoli pani, tam ciemno. Sama trafię. Julka, wszystko słyszałam. To jest zła kobieta. Nie. Ona jest także nieszczęśliwa. Trzeba być sprawiedliwą, Elko. Słyszałaś? Ona go jeszcze kocha. Nerwami, ale go kocha. W każdym razie mniej ode mnie, prawda? No, trudno to osądzić. Nazwała mnie brzydką, ordynarną i wyśmiewała się z mojego listu. A przecież ja tak płakałam, kiedy go pisałam. No właśnie dlatego był śmiesznym. Bo to, co dajemy światu przez łzy, wzbudza zwykle śmiech. Chcesz kogoś rozrzewnić? Śmiej się pisząc. Jakże ja się mogę śmiać, kiedy całe życie się przede mną łamie? Po co ja teraz pocznę, co? Mnie dziś w pracy jedna koleżanka powiedziała coś, co mnie bardzo zaniepokoiło. Wiesz, ona także miała takiego niby narzeczonego. Nie mogli się pobrać, bo on miał dużo długów. No to on do niej przychodził, tak jak Karol do nas. Ale że to trwało Bóg wie jak długo, to on się znudził, znalazł sobie inną, a ją porzucił. To możliwe, Julka? To bardzo możliwe. Boże, jemu ja się także mogę znudzić. I on mnie może porzucić, prawda? Prawda. Boże, co tu począć? Co począć? Ech, biedne dziecko. Najbardziej mi się rozchodzi o to, że on pragnie jakiegoś dachu nad głową, jakiejś ciszy. Sam mi dzisiaj mówił. Gdybym tu miał biurko, tu fotel, to pisałbym szczęśliwy. Właśnie. Muszę znaleźć coś, co go przy mnie zatrzyma. Boże, co tu począć? Biedne dziecko. Tak, biedna ja i biedny on. Julka, ty mi daj jakąś radę. Ja ci żadnej rady dać nie mogę. No ale przecież ty jesteś moją siostrą. Właśnie dlatego. Cóż, chyba mi przyjdzie nie żyć na tym świecie. Wiecznie Elko. U was drzwi otwarte. Elko, Karol przyszedł. Zimno w redakcji. Karol! Co to, Elko? Ona tu była. Kto? Twoja żona. Jak śmiała... Czego chciała? Karol, to ja jestem winna, przepraszam. Ja do niej napisałam. Ja myślałam, że ja ją uproszę, a ona tu przyszła. Taka piękna, taka zgrabna. Co ja przy niej? No co ja przy niej? Co mówiła? Masa frazesów, kilka impertynencji. Obraziła was? O nie, wzbudziła tylko litość. A wiesz, Karolu, czasami ptasie nerwowe mózgi cierpieć potrafią. Ale rezultat? Zacięła się. A wiesz, kiedy tu brak? Upór rozwija się jak chwast. Powiedziała nigdy! Przeczuwałem to. Niegodziwa, niegodziwa. Co jej na tym zależy? Przecież mnie nie kocha! No, Julka, nic nie mów.
Jaki smutek i nic, nic. Trudno. Gościem tu wiecznie będę. Gościem niczym więcej. Julka, zobaczysz, on mnie porzuci, on gotów do niej wrócić. Daj mi jakąś radę. Nie mogę. Lolek? Loluś? Lolek, no co to, łzy? Tak już się jakoś we mnie wszystko zebrało. Widzisz, ja od dziecka nie miałem swojego konta i tułałem się po obcych. Utonę, jeśli dalej będę rozrzucał swoje życie po knajpach i obcych kontach. Przy tobie chciałbym wytchnąć. Tyś mi właśnie stworzona na takie ciche, dobre, kochane dziecko. Byłoby nam tak dobrze. Ty, ja, Julia. Julia? I tego wszystkiego zabrania mi kto? No kto? Świat. I nic, nic dla mnie. Dla nas nic. Kłamstwo, że dla nas nic. Dla nas wszystko, słyszysz? Dla nas wszystko. Elko, Elko. Karol, tak. Ja nie chcę widzieć twych łez. Dosyć tego. Zostań tutaj. Jakoś ty śliczna teraz, Elko. No tak, zostań tu z nami. Zobaczysz, tu będzie ci dobrze. Tu będzie twój dom. Aż twoje oczy płoną. Patrz na mnie, patrz prosto. Będę ci wszystkim, czym mogę. I na co mnie stać. Ale już nie płacz nigdy. Aż łuna od ciebie bije tak piękniejesz, promieniejesz cała. Bóg mi świadkiem. Pragnę cię kochać i być ci wierną aż do śmierci. Oczy twoje, usta twoje, ty primavera. Jam twoja, Karol. Tyś żoną moją.